Siemanko, z tej strony Mateusz, zaprogramujżycie.pl. W tym odcinku kontynuujemy pracę nad naszą aplikacją i listą użytkowników. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób wyświetlić na stronie rekordy pochodzące z bazy danych, ten odcinek będzie idealny dla Ciebie. Zapraszam! W poprzednim odcinku zajmowałem się planowaniem i analizą zadania związanego z listą użytkowników. Patrzyłem, co i w jaki sposób będzie trzeba zrobić i w jakiej kolejności. Mam uzupełnioną checklistę w Trello, mam zadanie przygotowane, wszystkie informacje na start, jakie są potrzebne, są gotowe i mogę zaczynać i zabierać się od razu do pracy. Jedną rzecz, jaką tutaj jedynie sobie zmodyfikuję, to przeniosę sobie kolejność jednego z punktów w checkliście związanego z dostępnością po zalogowaniu. Jak zrobię całą listę, pokażę Wam, jaka jest różnica i dlaczego ten etap przeniosłem sobie właśnie na sam koniec. Reszta jest w porządku, kolejność jest odpowiednia. Przerzucamy zadanie do doing, żebyśmy wiedzieli i mieli jakiś progres na naszej tablicy. Otwieramy sobie zadanie i patrzymy, co jako pierwsze jest do realizacji. Mamy informację, link do listy użytkowników, nad logout w menu. W aplikacji to będzie w tym miejscu. Mamy nasze menu po zalogowaniu. Nad logoutem pokażemy link, który przekieruje nas na nową stronę, na odpowiednią stronę z listą użytkowników. Wchodzimy zatem do naszego IDE. Jeżeli to jest plik HTML-owy i jest to wynik działania szablonów Blade, no to wiadomo, że musimy wchodzić do Resources, do katalogu Views i tutaj szukać ewentualnie tego miejsca, gdzie to menu jest wykorzystane. W katalogu AUF tego nie będzie, no bo tutaj mamy takie pliki związane z logowaniem, z rejestracją, z weryfikacją, więc tutaj tego nie znajdziemy. W Hello tego nie ma, to jest taki plik, który ja zrobiłem jakiś czas temu dla testów i na potrzeby jednego odcinka. W Home nie będzie tego, jak widzimy mamy dyrektywy i wykorzystanie tak zwanego dziedziczenia szablonów, ale samego menu tutaj nie widzimy. W Welcome również tego nie ma, mamy kwestie związane z opcją przed zalogowaniem i tam jest takie menu, ale tego już po zalogowaniu nie widzimy. Wchodzimy zatem do Layouts, do pliku UpBlade. Jak widzimy, trafiliśmy w dobre miejsce. Mamy tutaj w menu pozycję o nazwie Logout. Jak chcielibyśmy uniknąć takiego chodzenia po plikach, to możemy po prostu wyszukać takiego słowa. Akurat PHPStorm ma coś takiego, że można szukać dość fajnie po całym projekcie, więc bardzo szybko można byłoby coś takiego zlokalizować. Skoro mamy już odpowiednie miejsce i plik zlokalizowany, nie pozostaje nic innego jak odpowiednio go zmodyfikować. Tworzymy sobie nową pozycję i na początek wykorzystamy i nazwiemy to Users List. I teoretycznie możemy ten znacznik teraz sobie zamknąć, a w samo A możemy wpisać lista, albo nawet bez lista, samo. Zobaczmy, jaki będzie tego efekt. Otwieram sobie moją przeglądarkę, albo żeby było łatwiej, podzielę ekran. I teraz zobaczcie, odświeżam sobie stronę i mam link rzeczywiście użytkownicy, tylko wygląda on troszeczkę inaczej od tego, który tutaj widzimy w pozycji logout. Dlaczego? Zobaczcie. Mam sam znacznik A bez żadnej klasy. Tutaj pamiętajcie, że korzystamy z Bootstrapa i tak jak to mamy na przykład w przypadku tutaj naszego logouta, jest dodana klasa dropdown item. To jest właśnie klasa, którą dostarcza nam Bootstrap i ona odpowiednio styluje w przypadku znacznika A pozycję w menu. Jak dodam to, odświeżę stronę i proszę bardzo. Kolejna różnica, jaka jest między pozycją naszą użytkownicy, a tym, co jest w logoucie, jest to, że ja jawnie wpisałem nazwę użytkownicy, a tutaj jest wywołanie jakiejś funkcji w znacznikach takich blade'owych, w klamrach, z parametrem, który jest stringiem i jest tam wpisany logout. Ta pozycja oznacza, że obsługuje ona wielojęzyczność. Na to jest osobne zadanie, więc teraz nie chcę tracić na to czasu i przy dedykowanym zadaniu Wam opowiem, jak zrobić wielojęzyczność. Mamy tutaj ukryty formularz i to dosłownie ukryty, ponieważ mamy klasę na nim nałożoną display_none oznaczającą właśnie ukrycie elementu, jest dostarczana przez Bootstrapa. Jest wysyłanie danych postem, metodą post na URI czy na ten adres logout i jest ID logout form. Jest jeszcze dyrektywa CSRF, ale to nie na ten moment, to nie jest teraz istotne przy naszym zadaniu z listą. Chcę tylko Wam pokazać, skąd jest ta różnica między naszą pozycją a tą pozycją. I teraz tak, to jest takie obejście na to, żeby móc wysłać czy zrobić request postowy, czyli metodą post, bo domyślnie, jeżeli mamy tutaj nasz link bez takiego kodu, który tutaj widzimy, on będzie szedł metodą get. Ona jest odpowiedzialna za wtedy pobranie danych lub w formie JSON-a, w formie HTML-a. Tutaj w przypadku logout musimy użyć metody post, ponieważ to jest w jakiś sposób ingerencja w dane. Z tego właśnie względu jest zrobione to w takiej formie niejawnego formularza, który jest ukryty. Tak jak tutaj właśnie to widzimy. Dzięki temu ten formularz jest wysyłany bez żadnych danych, po prostu idzie request. Albo na przykład użycie Ajaxa. Wykorzystujemy jQuery, więc można by tego Ajaxa też wykorzystać, potocznie nazywany Ajaxem. Bardzo często też pewnie tak będę mówił, ponieważ tak jest łatwiej i wtedy nie trzeba robić takiego ukrytego formularza, nie trzeba żadnego tutaj on-clicka definiować w strukturze HTML-a, tylko wykorzystuje się JavaScripta. Jak dojdziemy do funkcjonalności, jak na przykład będzie przy usuwaniu użytkownika, to wtedy opowiem o tym troszeczkę więcej i dokładniej. Teraz, tak jak mówiłem jeszcze raz, chciałem, żebyście zrozumieli, jaka jest różnica i dlaczego zdefiniowałem tylko taką linijkę, a nie cały taki zakres. Zależy mi na tym, żebyście rozumieli to, co ja robię, żeby to było dla Was jak najbardziej przyswajalne. Zobaczcie, teraz jak sobie odświeżę stronę, mam użytkownicy, przejdę na ten link użytkownicy i zobaczcie, co się stało. Mam users list, czyli to, co jest w tym miejscu, users list i 404 not found. 404 not found z tego względu, że nie ma jeszcze tego obsłużonego w routingu, czyli nasza aplikacja nie wie, co tak naprawdę powinno się kryć pod tym users list. To dopiero jest przed nami jako kolejny krok. Mamy tutaj pierwszy punkt zrobiony, link do listy jest wyświetlany, oznaczam, jest OK, 17% zadania jest zrobione. Przechodzimy do kolejnego punktu, routing związany z wygenerowaniem listy użytkowników, czyli musimy dać znać aplikacji, co pod tym users list ma się zadziać, jak aplikacja powinna to obsłużyć. Wchodzimy zatem do pliku web.php, który jest w strukturze, już Wam pokazuję, roots web.php. I w tym miejscu musimy sobie zdefiniować nowy root, który routing trasę, która będzie obsługiwać właśnie nasz users list. Zobaczcie, mamy teraz tak, root get hello. To na razie możemy sobie po prostu skopiować i robimy users list i na razie niech będzie tak, że będzie wykorzystywać hello world controller i tą funkcję, tą akcję show. Na razie niech to tak zostanie i zobaczcie, co się stanie. Robię odśwież i dostaję hello world, czyli zostałem w tym momencie przekierowany, został obsłużony ruch users list i zostałem przekierowany do kontrolera hello world controller, do akcji show, która wyświetla mi widok hello, czyli działa. Aplikacja wie, co już z tym routingiem zrobić, jak to obsłużyć, błędu nie ma, 404. Teraz naszym zadaniem jest pokazanie, co powinna zrobić i żeby zwróciła odpowiednie dane i żeby przekierowała nas do nowego kontrolera. Zanim się tym zajmiemy, jeszcze jeden eksperyment. Pamiętajcie o tym, że tutaj przy roocie definiujemy sobie typ, jaki ma być obsłużony. W tym miejscu mamy get. Jeżeli zrobiłbym post, to to nie zadziała. Zobaczcie, zrobię odświeżenie strony i mam błąd. Mam informację, że metoda get nie jest obsługiwana przez nasz routing. Obsługiwaną jest post. Z tego względu, że tak jak Wam wcześniej opowiadałem, klikając w link, już Wam pokazuję, w tym miejscu idzie żądanie, już od razu Wam pokażę, żebyście lepiej sobie to zapamiętali, idzie żądanie get, a my obsługujemy post, aplikacja nie wie, co z tym zrobić, więc rzuca nam błąd. Musimy to zrobić, sparować to ze sobą. Jeżeli tu idzie get, to tu obsługujemy geta, robię odświeżenie i mam teraz status 200 OK, nie mam błędu, poszedł get. Zerknijmy teraz do naszego zadania w Trello, to sobie zamknę. Routing związany z wygenerowaniem listy użytkowników. Jest zrobione, klikam, kolejne procenty całego zadania są zrealizowane, już mamy 33%. Zajmujemy się teraz user-kontrolerem. Kontroler już, jak jakiś czas temu mówiłem, można tworzyć też na różne sposoby. Można go utworzyć ręcznie, po prostu wchodząc sobie po strukturze projektu, w odpowiednie miejsce, w controllers i na przykład tutaj utworzyć sobie plik nowy, nową klasę i tutaj sobie zdefiniować taki kontroler. Można też sobie skopiować i odpowiednio nazwać, na przykład w ten sposób i tutaj nazwać to wtedy user controller i usunąć to, co jest niepotrzebne. Albo można użyć narzędzia artisanowego, o którym jakiś czas temu też mówiłem. Zobaczcie, możemy sobie wykorzystać polecenie PHP Artisan make controller, nazwa kontrolera i z poleceniem resource. Jakiś czas temu tworzyłem bez tego resource, wtedy utworzył się sam user controller, sam kontroler, który nie miał jakby żadnych funkcji w sobie. Zresztą zobaczcie teraz sami, tak też zrobię, żeby było łatwiej powiedzieć. Mam tutaj literówkę, już poprawiam, controller. Dobra, kontroler jest utworzony i teraz zobaczcie, mamy user controller, świeci się na czerwono, ponieważ w ten sposób IDE pokazuje mi, że jest jakiś nowy plik, który nie jest jeszcze w stagingu w Gicie. Także to jest funkcjonalność związana z Gitem, na razie się tym nie przejmujmy. Mam puste ciało tego kontrolera, nic tutaj, nic się nie dzieje, jest tylko dziedziczenie po kontrolerze z przestrzeni HTTP. Jeżeli usunę sobie to teraz i zrobię z tym parametrem resource, zobaczcie, jaka jest różnica. Wejdę jeszcze raz i mam już na starcie podefiniowane takie domyślne funkcje obsługujące tego już sławnego CRUDa, czyli create, read, update i delete, czy w tym przypadku no jest destroy. Zostawimy sobie taki stan, jaki w tym momencie mamy. To, co tutaj będzie na przyszłość, będą takie funkcjonalności związane z podglądem, z edycją użytkownika, z usuwaniem, to już też będzie niebawem, z tworzeniem też, więc to nam się przyda, możemy to sobie zostawić. Teraz interesuje nas indeks. Jak możecie zobaczyć, jest tutaj komentarz opisujący, do czego dana funkcja jest. Display a listing of the resource. W tym przypadku zwrócimy sobie widok, czyli naszą stronę, która będzie powiązana z users list. Już możemy to zresztą zrobić. Zobaczcie, robimy sobie user controller, importuję sobie dany kontroler, daną klasę, tak żeby tutaj się nam pojawiło use zgodnie z namespace'em, który tutaj mamy. Czyli mamy app, http, controllers, user controller, app, http, controllers i tu jest user controller. W ten sposób jest jakby odpowiednio dobierane i odpowiednio lokalizowane pliki i klasy. I tutaj sobie zmieniamy funkcję na indeks. Dzięki temu mamy informację o tym, że trafiamy w to miejsce i ta funkcja nas teraz będzie interesować. Jaki to ma wpływ na naszą aplikację? Zobaczcie. Robię w ten sposób, users list i jest pusto, nic nie zwraca. Zobaczmy sobie, co mamy w networku. Robimy list, dostajemy 200, ale w odpowiedzi jest pusto, nic nie ma. Naszym zadaniem teraz będzie sprawić, żeby zwrócony został odpowiedni plik i odpowiednia zawartość, czyli rekordy z naszej bazy danych. Przejdźmy do naszego zadania. Ten etap jest zrealizowany. Jeżeli śledziliście na bieżąco odcinki, to powinniście pamiętać, że żeby zwrócić stronę czy plik HTML-owy, musimy wykorzystać funkcję return view, która w parametrze przyjmie nazwę pliku razem z katalogiem, w którym się znajduje, w naszym katalogu views, który tutaj mamy. My sobie zdefiniujemy to jako users i tutaj zdefiniujemy sobie plik zgodny z tym nazewnictwem, jak ta funkcja się nazywa. Więc będzie to index blade php. I teraz w tym miejscu podaję sobie users i indeks. Tutaj sobie wpiszę na razie cokolwiek, żeby zobaczyć, czy to zadziała. Robię odświeżenie strony. No ale tak, nie chcemy mieć czystego tekstu, tylko chcemy tutaj widzieć stronę HTML-ową. I można by to zrobić w zasadzie dwojako. Można by utworzyć całą strukturę HTML-a, wszystkie znaczniki HTML, head, body i tak dalej, ale tutaj wykorzystujemy mechanizm dziedziczenia szablonów. W przypadku tutaj już mieliśmy coś takiego, chyba to było w Home'ie, dokładnie tak. Mamy dziedziczenie szablonu, dziedziczymy szablon Layouts App i w sekcji Content ma się wyświetlić ta zawartość. Już Wam pokazuję. Tutaj mamy Layouts App, w którym jest, w tym miejscu, jest taka dyrektywa Content, Yield Content. To znaczy, że wszystkie jakby szablony, wszystkie pliki, które zrobią, tak jak w tym przypadku, extends, czyli dziedziczenie po tym szablonie i uzupełnią to dyrektywą section content, to to, co się tutaj wyświetli, zostanie jakby połączone ze sobą. W tym przypadku będzie efekt taki, że zobaczymy całą tą zawartość i dodatkowo będzie jakby doklejona ta część, która znajduje się w tej sekcji. Jeżeli ja sobie tą sekcję przeniosę teraz do naszego indeks Blade, a w zasadzie wszystko muszę skopiować, bo muszę dać znać, że dziedziczę po tym i zapiszę to sobie w tym miejscu, to zobaczcie, jaki będzie efekt. Odświeżam stronę i mam menu użytkownicy logout, czyli to, co jest tutaj w tym app Blade PHP, czyli to, cała ta zawartość jest jakby uwzględniona, a dodatkowo mam tą zawartość, która jest tutaj w środku dorzucona. I zobaczcie, wiem, że to jest jakby obowiązek i odpowiedzialność tego pliku home, a nie naszej części. My tu chcemy zobaczyć listę użytkowników, a nie jakiś dashboard. Zróbmy na razie test i powinien zostać cały ten layout plus menu bez tej części środkowej z napisem test. Zobaczmy, jak wygląda stan naszego zadania w Trello. Zajmijmy się teraz wyświetleniem listy, ale zróbmy to stopniowo. Wyświetlimy najpierw listę statyczną, którą możemy sobie zobaczyć tutaj w tym miejscu, dlatego sobie ten link tutaj zrobiłem, żeby już teraz nie szukać. Decydowaliśmy się, pamiętam, na tą listę, która była związana, dokładnie to. Mogę teraz zrobić coś takiego, przekopiować tą treść, wrzucić zamiast naszego testa w sekcję content i ta treść statyczna, czyli taka, która jest stała, której dane nie pochodzą z bazy, one są po prostu wbite na sztywno w plik, w cudzysłowie oczywiście wbite i one się jakby nie zmieniają. I zobaczcie, zapiszę sobie to, klikam na naszą na stronę i co tutaj mamy? Mamy listę użytkowników, która pochodzi z naszej strony, ze strony tutaj Bootstrapa. I lista wygląda dokładnie tak samo jak tutaj i zachowuje się tak samo. No ale jest ta tabela, ta lista na cały taki ekran, cały ten obszar tutaj. Fajnie by było, jakbyśmy jakieś marginesy po bokach mogli zachować. W tym celu musimy użyć kontenera, czyli już takiej klasy, która ma pewien szablon i w którym jakby pojawią się i do którego dopasują się nasze elementy. Czyli to jest taki wrapper na wszystkie rzeczy, które będziemy realizować w tej sekcji. Zobaczcie, dołożymy sobie takiego diva właśnie z kontenerem. Zobaczcie, jak to się teraz zachowa. Już jest o wiele lepiej, zachowane są marginesy zgodnie z jakby menu, które tutaj mamy. Teraz trzeba by się zająć tym, żeby wyświetlić te dane niestatyczne, tylko dynamiczne, które będą pochodziły z bazy danych. Żeby zwrócić dane związane z użytkownikami, musimy wrócić do naszego kontrolera. W tym miejscu, oprócz w przypadku funkcji view, oprócz nazwy, czyli tego parametru stringowego i nazwy pliku wraz z katalogiem, można podać jeszcze jedną rzecz. Jest to tablica, w której definiujemy sobie parametry, jakie mają zostać zwrócone do naszego pliku, do naszego szablonu Blade. Używanie tego i definiowanie jest bardzo proste. Tworzymy sobie klucz Może być ich wiele oczywiście, w zależności od potrzeb, co musimy przekazać do naszego widoku. W naszym przypadku teraz nazwę to po prostu users, bo zwrócimy listę użytkowników i przypisujemy temu wartość. Ale nie chcemy mieć pustej tablicy, która nic nie zwraca, tylko chcemy mieć tam użytkowników. Posłuży nam do tego takie narzędzie, taki ORM nazwany Eloquent, który jest szyty specjalnie dla Laravela. To jest takie rozwiązanie, które idzie z nim w parze. I to jest takie narzędzie, które umożliwia w pewnym stopniu mapowanie danych i struktury relacyjnej bazy na jakby model i jakby strukturę, która jest w naszej aplikacji w Laravelu. Zobaczcie, z racji, że działamy w ramach UserController, to wejdę do modelu user, który jest utworzony już na starcie razem z tworzeniem jakby aplikacji. I on, no akurat w tym przypadku to jest taki troszeczkę niefortunny przypadek, bo dziedziczy dodatkowo jeszcze po klasach, które są związane z autoryzacją użytkownika, jakby procesem logowania, ale dziedziczy, zobaczcie, po Authenticable, którym jest user. Przejdźmy sobie do tej klasy i ona dziedziczy po model. Ten model to jest właśnie taka klasa, dzięki której jest możliwe przemapowanie danych właśnie z naszej bazy na obiekty w aplikacji w Laravelu. Użycie tego jest bardzo proste. Moglibyście powiedzieć po co? Przecież można używać jakby SQL-i, dlatego że to jest taka nakładka, która jakby skraca czas, ułatwia troszeczkę ten proces pobierania danych z bazy i no, na początku może być troszeczkę mniej zrozumiała, ale z czasem na pewno będzie łatwiejsza, przyswajalna i dostrzeżecie jej zalety. Trzeba z nią uważać. To wszystko zależy, do jakich potrzeb musimy wyciągnąć jakieś dane. Jeżeli to są jakieś złożone dane, które robią joiny po wielu tabelach, trzeba się zastanowić nad użyciem natywnego zapytania SQL-owego, czy nie będzie wtedy bardziej wydajny. Ale jeżeli tak jak w tym przypadku mamy proste zapytanie, które ma pobrać listę użytkowników, Eloquent i jakby interfejs, który on nam daje i metody, których możemy używać, bardzo się tutaj sprawdzi, będzie bardzo wygodny. Jeszcze zanim ja jakby to uzupełnię, pokażę Wam, gdzie możecie tego szukać. Oczywiście możecie to wygooglać i sprawdzić sobie w dokumentacji Laravela. Wystarczy wpisać Laravel Eloquent, wejść sobie do takiej dokumentacji dla wersji 8 i tutaj jest wprowadzenie, do czego ten Eloquent dokładnie jest, tak jak mówiłem, to jest Eloquent, to jest ORM, jest tutaj cała dokumentacja, można ją sobie przejrzeć, są różne opcje, tak jak mówiłem, jest to dziedziczenie po tym modelu, który jest kluczowy do tego, żeby to odzwierciedlenie i to połączenie, odwzorowanie zadziałało. Cała specyfikacja. Oczywiście będziemy przez to przechodzić, bo jak będziemy dodawać kolejne modele i będziemy rozbudowywać tą aplikację, to wszystko będzie się pojawiać i z czasem będę to wszystko Wam opowiadał. Użyjemy czegoś takiego jak user all. To zwróci nam w tym przypadku użytkowników i zrobi coś w tym rodzaju. Takie zapytanie, bez tego where'a, tylko będzie select all, czyli gwiazdeczka from users. I to będzie zapytanie, które będzie wykonane jakby pod spodem wywołania tej jednej linijki. Wystarczy użyć czegoś takiego i w tym momencie dostajemy już listę użytkowników ukrytych pod parametrem users. To nie pozostaje nam nic innego, jak spróbować wyświetlić teraz te dane w naszym szablonie Blade. To sobie pozamykam, co jest już niepotrzebne na ten moment. To również. Mamy nasz szablon, mamy listę, więc skoro mamy listę jakichś danych, to znaczy, że musimy po nich przeiterować, czyli użyć jakiegoś fora, for each'a. Jest taka dyrektywa w Blade'zie umożliwiająca coś takiego i to jest for each. Możemy go użyć w tym miejscu. Mamy ciało naszej tabeli, czyli tą sekcję, która jest w tym miejscu i musimy użyć dyrektywy for each, w której podajemy sobie parametr users. Robimy $users as user. Tutaj robimy sobie wcięcie i teraz z racji tego, że tr to jest wiersz w naszej tabeli, my robimy iterację, to potrzebujemy tylko jedno tr, które będzie w ramach for each'a. I to, co teraz musimy zrobić, to zamknąć tego for each'a. Tutaj sobie zrobić wcięcie. I to, co nam pozostało, to zrobić user. A, oczywiście musimy użyć znaczników blade'owych, które oznaczają wyświetlenie wartości powiązanej w jakiś sposób z PHP. Gdybym to pominął, to będzie traktowane, te klamry tutaj, to będzie traktowane jako zwykły string, a nie jako jakby mechanizm i jakby syntaks PHP-owy. To, co nam tutaj pozostało zrobić, to wywołać sobie user. Z racji tego, że to jest obiekt, dostajemy tutaj dane związane z ID. Zobaczmy jeszcze, jakie mieliśmy wytyczne. E-mail, imię, nazwisko i akcje. To zróbmy jeszcze, zanim dokończymy całą resztę. Tu będzie się wyświetlało ID, tu będzie e-mail. Zróbmy w ten sposób. Imię. Już poprawiam. A, może będzie lepiej tak, ładnie to wygląda. Nazwisko i akcje, które będzie na razie puste. Imię, nazwisko, akcje. Więc musimy to sobie skopiować teraz. I musielibyśmy zobaczyć, jak te dane są prezentowane w naszym modelu. Wejdźmy jeszcze raz do tego modelu user. I w tym miejscu mamy tak, name, email. Imię, nazwisko, pod imię sobie zrobimy name, nazwiska nie mamy, więc na razie zostawimy puste. Zrobię zadanie i w jednym z odcinków to po prostu uzupełnimy ten model. Więc tu zostawimy pusto, tu zrobimy e-mail, tutaj zrobimy name, tu zostawiamy puste, bo tu będzie nazwisko, a tu będą akcje, więc też zostawiamy puste. Tu zrobiłem myślnik, żeby sobie odróżnić. Headery, liczba headerów musi się pokrywać z liczbą tych elementów, które tutaj są w ramach wiersza, żeby tabela czy lista była odpowiednio wyświetlona. No i teraz chwila prawdy, robimy odświeżenie. Coś nam nie zadziałało, już patrzymy i wiem raczej co. User jest nieznane dla kontrolera, musimy zrobić jego import i zapodać mu tutaj namespace, czyli powiedzieć mu, żeby wykorzystywał usera znajdującego się w paczce models. Spróbujemy jeszcze raz. Działa. Mamy użytkownika, test małpa test, czyli to jest ten, na którym ja jestem zalogowany. Mamy tutaj test. Nazwisko jest puste, z myślnikiem jako, że będzie później wypełnione. Mamy jego ID i są akcje. Mamy wyświetlone dane z bazy, ale żebyście zobaczyli jeszcze, jak to będzie wyglądało na przykład przy dwóch wierszach, no to zarejestrujmy drugie konto. Robię logout, rejestracja, robimy test 1, 2, 3, 4, test 1, 2, 3, 4. Rejestracja, robię przejście na użytkowników i mam teraz dwóch użytkowników. Zobaczmy zatem, jak to wszystko wygląda na naszej checkliście, w naszym zadaniu. Plik z listą użytkowników jest gotowy. To oczywiście jest bardzo podstawowa forma, ale to ma dać Wam taką podstawową wiedzę, informację, jak to jest realizowane, jak wyglądają te połączenia między kontrolerem, backendem i tak dalej. Oczywiście jest wiele rzeczy, które powinny być jeszcze poprawione, być lepiej zrobione, w takim sensie, że są lepszą praktyką, ale lepiej robić coś małymi krokami i za jakiś czas wolę Wam pokazać, dlaczego na przykład robię refaktoryzację kodu, żebyście mieli jakiekolwiek odniesienie, że wcześniej było inaczej i rzeczywiście to było źle, żeby to było takim realnym przykładem, to odznaczamy, jest gotowe. W przypadku logiki w kontrolerze jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym zrobić. Tutaj cały czas podkreśla mi na żółto warning, że nie zgadza się return type, ponieważ tutaj mam zadeklarowany typ response, a ja zwracam widok, więc najlepiej będzie to po prostu zaktualizować, tak jak w tym momencie. Ja jeszcze sobie to poprawię. View. To miejsce. I już jest lepiej, ale jeszcze tutaj podkreśla mi na żółto w tym miejscu, że coś jest nie tak. Więc robię sobie return type od razu i mam w tym miejscu już zdefiniowane wszystko. Mamy więc kolejny etap. Gotowy został ostatni punkt. Lista użytkowników dostępna po zalogowaniu. UserController już nie jest mi potrzebny. Będzie mi potrzebny routing. Musicie pamiętać o jednej rzeczy. To, czy my wyświetlimy jakiś link w HTML-u, czy go nie wyświetlimy, nie oznacza, że to będzie zabezpieczone lub niezabezpieczone. Bo można zawsze paść ofiarą jakiegoś ataku, w którym będzie jakiś bot, który będzie nas atakował i sprawdzał różne endpointy, różne ruty na podstawie jakiegoś pliku zdefiniowanego, jakiejś bazy najczęściej występujących pathów i będzie patrzył, czy coś jest dostępne, czy niedostępne. I zobaczcie, jaki jest teraz efekt. Jak się wyloguję stąd, tutaj nie mam informacji, że jest taki endpoint. Mam tylko login, register, logowanie, rejestrację i nie mam tak naprawdę informacji o tym, że jest coś takiego jak users list, ale my o tym nie wiemy. Jeżeli byłby jakiś bot, który by próbował się włamać do systemu, mógłby mieć taki endpoint w swojej bazie i mógłby na to trafić i miałby dostęp do listy użytkowników i mamy wyciek danych. Zrobimy taką prostą symulację. Dopiszę sobie po prostu ten path endpoint users list. Jestem w systemie i pokazuje mi dane. I to jest niebezpieczne bardzo i musicie na to uważać, jakby projektując systemy. Musicie być świadomi tego, co dajecie, co udostępniacie i w jakim zakresie. Login, rejestracja nadal tu jest dostępna, ale z racji tego, że nasz endpoint nie jest zabezpieczony, no to po prostu wyświetlił nam zawartość. Nie wie o tym, że to jest w jakimś stopniu chroniona zawartość. Żeby taki endpoint zabezpieczyć, wystarczy zmodyfikować troszeczkę nasz routing. Można w zasadzie to zrobić na kilka sposobów. W tym przypadku, żeby już nie dawać kolejnych informacji, zbyt dużej ilości wiedzy, zrobimy tylko jeden przykład. W przypadku kolejnym będzie inne rozwiązanie, tak żebyście mieli porównanie. Musimy przy tym routingu, który tutaj mamy, dać informację, że ma on wykorzystać taki middleware związany właśnie z sprawdzeniem, czy użytkownik jest zalogowany do systemu, czy nie. Taki middleware można znaleźć na przykład w kernelu i tutaj jest informacja, że możemy użyć middleware'a. O tych middleware'ach też jakiś czas temu mówiłem. Auth, który jest reprezentowany tutaj przez tą klasę Authenticate i ona sprawdza w odpowiedni sposób, czy użytkownik jest zalogowany. Jeżeli nie, to robi redirect i nie wpuszcza kogoś do systemu pod danym rootem. Zróbmy tak. Robimy middleware, podajemy parametr auth, czyli to, co tutaj jest zdefiniowane, i robimy odświeżenie. To wystarczy. Robimy odświeżenie i nie jesteśmy wpuszczeni do systemu. Automatycznie poszedł redirect. System wykrył, że nie jesteśmy zalogowani, nie mamy dostępu do tej części systemu, więc automatycznie robi mi redirect i wyrzuca mnie z tamtej części. Jeszcze raz, users list nie wpuszcza mnie. Jeżeli się tutaj zaloguję i przejdę, zresztą jestem na liście użytkowników, mam do niej dostęp, jestem zalogowany. Jeszcze raz, wyloguję się, zrobimy users list i nie wpuszcza mnie, mam redirect na stronę logowania, aplikacja mówi: halo, nie możesz tam wejść, zaloguj się najpierw. Więc to jest jeden ze sposobów i jeden z zapisów, jak to można zrobić. Oczywiście, jeżeli takich rootów chronionych jest więcej, można to złapać w grupę. Mamy kolejny punkt tutaj zrobiony. W zasadzie brakuje nam jednej rzeczy tutaj i jej nie dopisałem, o niej zapomniałem. Wypuścić kod na GitHuba. Robimy add i zróbmy tak. Robimy sobie git status, żeby zobaczyć, jakie pliki zostały zmienione, co doszło i tak dalej. Mam new file index blade PHP, który już jest w stagingu. Mam raz, dwa, trzy pliki, które zostały zmodyfikowane i jeden plik userController, który został dodany przeze mnie, ale jeszcze nie jest w stagingu, więc robię sobie git add i to jest wszystko, co się zmieniło. Robię git add z gwiazdeczką, niech wszystko zostanie tutaj dodane. Robię sobie git status, Mam wszystko w formie już stagingu indeksu. Robię sobie git commit -m i tutaj sobie zrobimy tak, że podam numer zadania i tu będzie hash 15 list of user. Zrobimy tak, lista użytkowników. Tak jak mówiłem, to co wpisujemy w komentarzach to jest bardzo takie zależne, z kim pracujemy, w jakim środowisku i tak dalej. Tutaj mam zadania definiowane po polsku, więc będę raczej to realizował w ten sposób, że będzie w komicie, w wiadomości numer zadania i będzie jego treść, będzie to łatwiej przyswajalne i łatwiej będzie to weryfikować później. Robimy git commit, commit poszedł, robimy git push. OK, robimy git push, tak jak tutaj proponują, set upstream origin master, czekamy aż kody zostaną wypuszczone i widzimy się za moment w podsumowaniu. Kawał roboty za nami i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tej dawki wiedzy, którą Wam przekazałem. Dużo zrobiliśmy i no, mam nadzieję, że kolejne zadania też będą takie owocne i będę z nich też tak zadowolony. Dajcie znać w komentarzu, jak widzicie i jak odczuwacie ten pomysł dzielenia odcinków na planowanie i takie podejście ideologiczne do zadań i tą część praktyczną. Nie uniknę tego, że i tak w części praktycznej będę Wam wiele rzeczy dopowiadał, bo chcę, żebyście to wszystko zrozumieli jak najlepiej, ale wydaje mi się, że tak uporządkowane to jednak wygląda to troszeczkę lepiej. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym, żebyście zrobili, żeby Was troszeczkę bardziej zaangażować w ten proces i żebyście nie dostawali tak wszystkiego od razu podanego na tacy. Chciałbym Was zapytać, jakie są Wasze propozycje na zmianę konwencji nazewnictwa routingu. To, co jest teraz, czyli ten users list, jest jednym z takich troszeczkę w pewnym sensie antywzorców. Jest pewien sposób lepszy nazywania routów i tych endpointów. Wskazówki możecie znaleźć w artykule dotyczącym REST-a. Podlinkuję go w opisie pod filmem. Będziecie mogli tam sobie poszukać i bardzo chętnie się dowiem, jakie są Wasze propozycje, ewentualnie jak będziecie mieli pytania, dlaczego tak, a nie inaczej, również bardzo chętnie odpowiem. Także czekam na Wasze propozycje i na Wasze komentarze. Pamiętajcie o łapeczkach, subskrypcjach, komentarzach. Dodatkowo, jeżeli wszystko się udało, to ten film jest na premierze i był puszczony live, oglądaliśmy go wspólnie razem na czacie, mieliśmy możliwość porozmawiać. Dajcie też znać koniecznie, jak Wam się podoba ten pomysł właśnie ze wspólnym oglądaniem odcinków i z takim tłumaczeniem live, dlaczego coś w ten sposób działa, a nie inaczej. Jeżeli macie z czymś problemy, również bardzo chętnie wtedy będę odpowiadał. Jeżeli Wam się podoba ta forma, to będę się starał częściej takie akcje realizować, żeby razem z Wami oglądać te odcinki. Na ten moment to wszystko. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Cześć!